przyszliśmy popatrzeć wszyscy, bo i kibice, i wy chyba także, i no i ja, i opłaciło się, bo baramek sporo, ponad 10 na mecz, ale 9 w waszym wykonaniu. Dobry mecz, ale czy dobrze rozpoczęliście sezon, czy to było takie dopiero wskoczenie na właściwy poziom i obroty? No mamy trochę braki kadrowe, w związku z tym, że każdy ma pracę, każdy ma rodzinę, jakoś na ten moment nie do końca się tak układa, jak powinno. No ale może troszeczkę wiatru w żagle złapaliśmy, troszeczkę nam pomogli też rywale, bo bramkarz miał troszeczkę pecha dzisiaj i to mówię zupełnie szczerze, poważnie. Mogły to być lepsze strzały z naszej strony, mogliśmy wygrać jeszcze efektowniej, ale i tak się cieszymy. Zespół po debiucie w ubiegłym sezonie, o ile pamiętam, tak? Dobrze mówię? Tak, ale gracze już doświadczeni, grający w innych zespołach, w Redboxie w poprzednich sezonach, także nie pierwszyzna. No właśnie, ale budowaliście jeszcze jakoś zespół przed jesienią, mieliście wakacje, dużo czasu na to, żeby się pomyśleć, zadziałać na rynku menedżerskim, czy się tutaj coś wydarzyło? Właśnie rynek menedżerski zadziałał w drugą stronę, bo kilku zawodników odeszło. Wypromowaliście ich. Powiedzmy, no czas po prostu nie pozwalał na dalszą grę, ale jakoś uzupełniliśmy te braki. Robimy co możemy. Macie zapotrzebowanie na jakąś pozycję w zespole? Nie wiem, bramkarz właśnie, chociaż dzisiaj całkiem też ładnie was pobronił. Czy nie wiem, środek, napastnik, kogoś, kto wam pociągnął grę, czy wszystko jest tutaj poukładane? Może bardziej środek pola. Potrzebowalibyśmy kogoś właśnie z takim spokojem, kto by przytrzymał piłkę i poszukał takiego ostatniego podania. Tego nam czasem brakuje, myślę. Czyli jak zaczęliście sezon, to był wasz który mecz? Dobrze, bo... To jest czwarty mecz. Pół na pół? Tak, dwie przegrane, dwa zwycięstwa, także mogło być lepiej, ale jesteśmy zadowoleni. Ale rozkręcacie się, czy budujecie ten jeszcze poziom, że dopiero musicie się rozkręcić? Jesień, jesteście rycerzami wiosny, czy bardziej jesieni? Myślę, że się rozkręcimy, bo każdy po prostu musi się troszeczkę rozruszać i też poczuć tej piłki. Myślę, że będzie coraz lepiej. Powalczymy. Myślę, że nie o jakieś tam pierwsze miejsce, ale może pierwszą trójkę. Proszę przypomnieć na koniec, to jest zespół, nie wiem, przyjacielski, bo nie macie tutaj jakiejś firmy ogólnoświatowej w nazwie, ale nazwa ciekawa, skąd się wzięliście? Jesteśmy kolegami, gramy Wielicy, razem. Miejsca? Nie, to jest cały Poznań, to nawet nie jest Poznań, to jest Wielkopolska, powiedzmy. Nie mamy sponsora, jesteśmy po prostu kolegami, którzy lubią grać piłkę i stąd nasza tutaj nazwa. Przyszliśmy popatrzeć po prostu, tak żeby było śmiesznie.